Witam. Pewnie wiele osób pamięta stary serial Nieustraszony i super samochód z charakterystycznym oświetleniem. A dokładnie ten pojazd. Oczywiście ten film nie powstał po to, aby chwalić się światełkami, chociaż one też są fajne do momentu otrzymania pierwszego mandatu. To co ostatnio próbuję zaprojektować, to możliwość otwierania i zamykania centralnego zamka zegarkiem. Ale w 25-letnim aucie. W przyszłości będę próbował rozszerzyć zakres tych funkcji, aby bardziej przypominało to kita z Nieustraszonego. Bez zbędnego przedłużania pokażę, o co tu chodzi. Na początek naciskam na zegarku zamykanie zamka. Jak widać, drzwi są zamknięte. Teraz przycisk otwarcia i mamy otwarty zamek. Następnie w taki sam sposób otwieram bagażnik, a potem go zamykam. I teraz pojawią się głosy. Co? Zamykanie bagażnika w starym Oplu? Ta, jasne. Tutaj sobie udajesz zabawę zegarkiem, a tak naprawdę to sam sobie ten bagażnik zamykasz. No tak, oczywiście, a potem się jeszcze wymazałem na koniec. A właśnie, że nie. Bez żadnych cięć filmu, jest tutaj patent z krętareczką. Naciskam przycisk. Bagażnik się zamyka. Jeszcze widok ze środka na pracujący mechanizm. Dalsza część filmu przeznaczona jest dla osób, które interesują się technicznymi sprawami oraz to, w jaki sposób osiągnąłem takie efekty sterowania siłownikami. Dla reszty osób raczej nie będzie już tutaj nic ciekawego. Na wstępie będziemy potrzebować lektury związanej z Androidem. Router Wi-Fi i karta przekaźników. Ja w celu oszczędności kupiłem same części, a zlutowanie zleciłem koledze elektronikowi w zakliczynie obok sklepu Cezar. W zegarku zaprogramowałem przyciski, które wysyłają sygnał do sparowanego telefonu. Telefon odbiera sygnał i przekazuje go do sterownika. Można od razu wysyłać sygnał do sterownika, ale mój zegarek niestety rozłączał się z Wi-Fi bez internetu. Tutaj widać część programów Android Studio. Linki, na których się wzorowałem do połączenia zegarka z telefonem, będą dostępne w opisie pod filmem. W kodzie można zauważyć czas puszczenia sygnału na przekaźnik oraz jego cyfrę. Przekaźnik mam podłączony bezpośrednio z danym siłownikiem. Zaznaczyłem tutaj adres sterownika z parametrem, który przekazuję po znaku równości. Ten parametr to cyfra z oryginalnej strony sterownika, która zapala dany przekaźnik. Do zasymulowania naciśnięcia widocznego przycisku skierowałem się do źródła tej strony. Tam odnalazłem adresy odwołujące się bezpośrednio do danych przycisków, w których zmienia się tylko końcowa liczba. Reakcję widać po wprowadzeniu adresu w pasek przeglądarki. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Taki pół żartem, pół serio. Jeśli pojawią się pytania, można je zadawać w komentarzach.